Cześć. Zgodnie z zapowiedzią na warsztacie zawitał temat całkowicie nowy, rosyjski pojazd opancerzony Gaz Tiger firmy Meng. Zanim przejdę do unboxingu, kilka słów o tym, jak niektórzy opisują odpowiedniku amerykańskiego Humvee. Powstanie pojazdów Gaz Tiger zapoczątkowano współpracą firmy Bin Jabr Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z zakładami Gaz. Celem miało być skonstruowanie lekkiego, wielozadaniowego pojazdu wysokiej mobilności. Zbudowano trzy prototypy w różnych wersjach, które zaprezentowano na targach zbrojeniowych IDEX 2001 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W późniejszym okresie stosunki między oboma partnerami uległy jednak gwałtownemu zerwaniu. Mimo niepowodzenia w kooperacji zagranicznej, Gaz zdecydował rozwijać dalej pojazd samemu. W 2002 roku przedstawiono rosyjskie prototypy w wersjach opancerzonej Gaz 29751 i nieopancerzonej Gaz 233001. 14 czerwca 2006 roku samochody opancerzone SPM-1, skrót SPM pochodził od specjalna policyjska maszyna, czyli specjalny samochód policyjny, i SPM-2 zostały przyjęte na wyposażenie struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej i rozpoczęto ich produkcję. Po ukończeniu prób państwowych i dopracowaniu konstrukcji 6 marca 2007 roku pojazd w wersji STS jako specjalny pojazd transportowy Gaz 233014 został przyjęty na uzbrojenie Sił Zbrojnych Rosji. W 2010 roku opracowano wersję rozwojową Gaz Tiger M napędzaną rosyjskim silnikiem o mocy 215 koni mechanicznych zamiast zachodnim Kuminsem o mocy około 205 koni mechanicznych. Większe wymiary silnika wymusiły podwyższenie maski w części środkowej. W 2013 roku zaprezentowano wariant uzbrojony w zdalnie sterowane stanowisko Arbalet DM, uzbrojone w jedną z broni karabin 12,7 mm, 7,62, granatnik automatyczny 30 lub 40 mm wprowadzony do służby w 2016 roku. Karoseria wykonana w całości z metalu wyposażona jest w przedział przewidziany do przewozu 1500 kg ładunków oraz czteroosobowej załogi. W wersji trzydrzwiowej może przewieźć od 6 do 9 osób i 1200 kg ładunku. Dotyczy to wersji policyjnej i wojskowej. Przedział ładunkowy wyposażony jeszcze w siedzenia mogące pomieścić od 2 do 4 osób. Samochód w wersji podstawowej wyposażono w kierownicę ze wspomaganiem hydraulicznym, drążki skrętne ze stabilizacją hydrauliczną, układ centralnego pompowania kół, podgrzewacz silnika, holownik. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są klimatyzacja, system audio czy ABS. Opancerzenie korpusu pojazdu zostało wykonane ze specjalnej stali pancernej o grubości od 5 do 7 mm. Tak opancerzony wariant samochodu jest cięższy około 700 kg od wersji podstawowej. Obecnie rodzina lekkich samochodów 4x4 na bazie platformy Gaz Tiger liczy ponad 20 wersji specjalistycznych zamawianych przez niemal wszystkie resorty siłowe w Rosji, w tym siły zbrojne, MSW czy FSB. Jest to nie tylko jedna z podstawowych lekkich platform transportowo-patrolowych, ale także baza dla wielu pojazdów specjalistycznych, od nośników wyrzutni przeciwpancernych przez systemy walki elektronicznej do pojazdów dla jednostek specjalnych policji. Przejdźmy zatem do części zasadniczej. Gaz 233014 STS Tiger w skali 1 do 35 firmy Meng. Ładna grafika i krótki opis na froncie pudełka mówiący o tym, iż bardzo ładnie odwzorowane jest wnętrze pojazdu, wszystkie drzwi mogą być zamontowane w pozycji otwartej bądź zamkniętej, posiada obrotowe stanowisko na dachu, części przezroczyste w zestawie oraz kalkomanie do pokrycia całego wnętrza pojazdu. Co daje się odczuć od razu, to jakość pudełka. Nie jest to oczywiście najważniejsze, ale opakowanie jest bardzo przyjemne w dotyku i daje zapowiedź wysokiej jakości modelu. Zobaczymy, czy jest tak naprawdę. Na pudełku znajdziemy również wykaz farb. Tu akurat odnośnik do farb AK Interactive, specjalnie wyprodukowanych dla Menga. Widzimy też trójkolorowy kamuflaż północno-kaukaskiego okręgu wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Z drugiej strony malowanie z parady z okazji Dnia Zwycięstwa z 2011 roku oraz krótki opis pojazdu. Zajrzyjmy więc do środka. Pudełko jest duże, ale całe wypełnione wypraskami, jest ich sporo. Główne elementy, czyli część podwozia i powiedzmy karoseria pojazdu, zapakowane są oddzielnie. Plastik jest moim zdaniem bardzo dobrej jakości, ładnie odwzorowana jest podłoga, widać wyraźnie miejsca antypoślizgowe. Buda pojazdu też wygląda ok, podoba mi się jej linia, trochę kanciasta, jak przystało na pojazd wojskowy, ale jednak mająca ciekawe akcenty.
typy praski zawierające drobne części modelu. Nie ma tu się do czego przyczepić. Mamy też gumowe tulejki, zapewne do montażu kół. Kolejna wypraska zawierająca elementy wału napędowego czy też zawieszenia. Bardzo ładnie odlane elementy, o ile się nie mylę, jest to panel środkowy ze skrzynią biegów. Deska rozdzielcza również szczegółowo wykonana. Ponadto drzwi, okna, jak widać wycieraczki są już zamontowane. Kolejne elementy, uzbrojenie, władz dachowy, także elementy wyposażenia, siekierka, piła czy szpadel. Ciekawie wykonane obicie wewnętrzne władzu dachowego. Mamy też linkę holowniczą, stojak z amunicją. Części przezroczyste, lampy, szyby są bardzo ładnie zabezpieczone. Rama pojazdu, od której prawdopodobnie zaczniemy montaż. Opony bardzo ładnie wykonane, z mnóstwem detali, wyglądają naprawdę super. W zestawie mamy także blaszkę stanowiącą zapewne maskownicę, czyli tak zwany grill, oraz kalkomania. Większość rzeczywiście stanowi kamuflaż wnętrza pojazdu. Plany malowania ze szczegółowym wykazem farb. Znacie mnie już trochę, więc zapewne domyślacie się, który wzór malowania wybiorę. No, oczywiście kaukaski. Instrukcja, nawet gruba książeczka, wydaje się jednak bardzo czytelna, co w moim przypadku zapewne będzie dużym plusem. Jest to mój pierwszy pojazd wojskowy, więc mam nadzieję, że Męk poprowadzi mnie tu ładnie za rękę. Tak zatem wygląda model przed złożeniem. Mam nadzieję, że po złożeniu będę z niego również zadowolony. Wstępnie w planach mam również dioramę. Jest to jednak uwarunkowane znalezieniem figurki kierowcy. Znalazłem żołnierza, który pasowałby do władzu dachowego, jednak nie mogę znaleźć kierowcy w skali 1 do 35, oczywiście z obecnych czasów. Jeśli macie jakieś sprawdzone miejsca, gdzie można by się za taką rozejrzeć, to proszę dajcie znać w komentarzu. Pojazd w ruchu bez kierowcy nie będzie zbyt przekonująco wyglądał. W każdym razie to tylko wstępne plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia wkrótce. Cześć!